Idziemy tutaj w marszu obrony ludzi wykluczonych społecznie. Takich ludzi wykluczonych społecznie według naszych obliczeń to jest w naszym społeczeństwie górnośląskim jest ponad 4,5%. To jest duża populacja. Są ludzie, którzy żyją miesięcznie za mniej niż 1300 zł. Niektórzy mają jakieś zapomogi. Nie wchodzimy w ogóle w aspekt, dlaczego oni są w takiej sytuacji, tak? Czy może za mało pracowali, czy nie. To nie jest nasza sprawa. My tylko sygnalizujemy, że ta nierówność społeczna... Dzisiaj mamy 1 maja. Jesteśmy wszyscy zadowoleni, pogoda nam służy, mamy wszystkiego w ród, jesteśmy bardzo mile widzieni i miło nam spędzać ten piękny dzisiejszy dzień i mamy dużo poczęstunków, dużo zadowolenia, także będziemy ten dzień bardzo długo wspominać i cieszymy się wszystkim. Ja tu jestem w sumie gdzieś 21, 22 rok, ale z przerwami oczywiście, no bo jak na bezrobocie człowiek był, no to się chwytał po prostu każdej pomocy i teraz mam pewne, polepszyło mi się finansowo i w związku z tym raczej rzadko. Do Solidarności i dla towarzystwa, no i popieram ten ruch, i oczywiście ten marsz, także uważam, że moja obecność nie jest absolutnie konieczna, natomiast postanowiłem jednak przyjść. Ludzie powinni pomagać przede wszystkim, kurde, ludziom, którzy są bezdomni, jakieś ubrania, buty, takie rzeczy, no nie. Ale przede wszystkim jedzenie, jakieś konserwy. Również jako osoby prywatne możemy zwrócić na te osoby uwagę, możemy im pomóc w jakiś mniejszy sposób, no, zwrócić uwagę po prostu, bo one też potrzebują tej naszej atencji, uwagi. To są tak samo obywatele jak my i tak jak mówię, dzisiejszy dzień jest po prostu takim wołaniem. Jesteśmy pośród Was i chcemy być zauważeni.